kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Wrzesień jest, pogoda iście jesienna, ale od jutra ma być już ładnie, znowu 22 stopnie, więc czekamy na to. A tymczasem robię herbatkę z miodem dla Haneczki i dla mnie, bo Haneczka dzisiaj została ze mną w domu. Nie wiem, w nocy miała taki jakiś dziwny katarek i stwierdziłam, że zostawię ją w domu na obserwacji, więc jest ze mną. Miłoszek z kolei poszedł do przedszkola, bo mu nic nie dolegało, tylko dolegało mu to, że do tego przedszkola musi iść. Dzisiaj było takie, mama, ale jak to do przedszkola, bo wiecie, jak jest po weekendzie, to właśnie najgorsze, dziecko się znowu przyzwyczai, że o, fajnie w domu od rana. I te powroty bywają trudne, no i dzisiaj rzeczywiście też tak było, że nie, on nie chce do przedszkola, troszkę był smutny, troszkę się popłakał, ale i tak jakiegoś takiej histerii jakiejś nie było i z tego się cieszę, bo to chyba byłoby dla mnie zbyt dużo i po prostu wzięłabym go do domu i tak by się skończyła ta przygoda przedszkolna, coś mi się wydaje, a tak to on mnie zawsze tak, wiecie, trochę podbuduje, bo niby jest smutny, niby nie chce, ale w końcu sam idzie grzecznie do tej sali, pomacha mi, nie, więc wiadomo, że myślę cały czas jak tam, co tam. No ale nie jest to taka, wiecie, histeria, że on płacze, jakby go ze skóry obrywali i po prostu pani na siłę go bierze do sali, więc to jest właśnie to. Haneczka przyszła, bo się zastanawia, co zjeść na śniadanie. Chciałaś bułkę, tak? Z masełkiem. Czy chcesz jeszcze coś innego? A może serek w plasterkach? Albo biały serek? Tak? Z białym serkiem. O, humorek dzisiaj co prawda nie dopisuje. Ale jakoś to ogarniemy. Mama już ci robi, dobra? No, to tyle. No, to ja zrobię Haneczce śniadanie i potem do was wrócę, bo trochę jeszcze dzisiaj rzeczy do zrobienia mam. A wracając jeszcze do tego miodu, moi drodzy, nie wiem, czy lubicie herbatkę z miodem. Ja swego czasu bardzo tego nie tolerowałam. Od kilku lat lubię, jeszcze do tego dodać cytrynkę, taka zimowa, fajna herbatka. Ale rzeczywiście, wiecie, teraz było lato, to znowu miodu, nikt o miodzie w sumie nie myślał. Ja mam zawsze taki jakby zeryw na miód właśnie w tych takich zimniejszych miesiącach. No wtedy, kiedy też pijemy tą herbatę w większości, bo jest zimno, ciemno i nieprzyjemnie i trzeba się ogrzać i jakoś wzmocnić, więc ta herbatka z miodem, z cytrynką jest jak najbardziej okej i trochę się martwię, bo się ostatnio tak zastanawiałam, ile kalorii ma miód, bo wiecie, ja sobie herbatkę zrobię i łyżkę miodu do tego, a wcześniej, wiecie, do tej pory zamieniłam zwykły cukier na słodziki, co prawda też podobno niezdrowe, no ale nie mają kalorii. No i żeby się trochę odchudzić, to właśnie taką podjęłam decyzję. No i słodziłam słodzikiem, wiecie, jakiś ksylitol, erytrytol, a teraz wróciłam do tego miodu, znaczy zaczęłam słodzić tym miodem i trochę się martwię, jak to się przełoży na kilogramy. Ja wam w ogóle jeszcze nie mówiłam, ale na wakacjach, na Olu... Robisz mi to? I robię, robię, już robię. I... O proszę, jakie tu są wymagania, szybciej, szybciej. Ja w ogóle włosy mam jeszcze nie umyte, ale zaraz ogarniemy wszystko. I powiem wam, że ja na tych wakacjach w Olu schudłam. I to dość dużo, bo jak lecieliśmy na wakacje, to miałam jakieś 66 kilo, a jak z nich przylecieliśmy, zważyłam się z rana, to było 63,50. Więc naprawdę... No, jak jeśli chodzi o tydzień na wakacjach, to bardzo, bardzo ta waga poszła w dół. No teraz, dzisiaj rano się zważyłam specjalnie, jest 64 kilo. No i to rzeczywiście teraz jak jem, tak jak jem tu normalnie, to myślę, że ta waga ze mną po prostu pozostanie. Czuję się tak o wiele lepiej. Po prostu w swoim ciele czuję się lepiej, jak patrzę w lustro, czuję się lepiej. Jeszcze mam tam pewne mankamenty, niedoskonałości, cały czas rozchodzi się o ten brzuch, który wiadomo, po ciążach jest, nie jest już taki jędrny, robi mi się ta fałdka, ale rzeczywiście jak się człowiek schudnie, to to jest troszkę mniej widoczne. Już nie wyglądam tak jak wcześniej, że wiecie, czasem coś ubrałam i wyglądałam jakbym była w ciąży, nie? To mnie bardzo denerwowało. No, no i to tyle. Ziemniaki już przygotowane, mięsko na karminadle również, więc teraz tylko wiecie, jak wrócimy, to postawię ziemniaki,
pokulę karminadle, upiekę na patelni i obiad gotowy. Przygotowałam się tak, żeby po prostu te mięso zostało mi jeszcze na jutro, bo teraz planuję wprowadzić właśnie taki tryb obiadowy, że będę robić obiady na jutro, na 2 dni. No i jutro albo zrobię z tego takie klopsiki w sosie pomidorowym, też bardzo dobre, albo będą hamburgery, wiecie, z takim mięskiem mielonym. Zależy, co tam towarzystwo powie, co woli, co chce. No a ja teraz biorę się za dalszą robotę. Chciałabym dzisiaj jeszcze ogarnąć szafę tu na dole w przedpokoju. Wiecie, tak na jesień już ją przygotować, zimę. No bądź co bądź, już się zbliża wielkimi krokami. Ale jest już 10:50, a o 12:15 odbieram Miłoszka z przedszkola, więc nie wiem, ile uda mi się zrobić. Chcę zrobić to tak trochę kompleksowo, czyli że idę też do góry, wywalę swoje rzeczy z szafy, wiecie, żeby znowu kurtki tu takie jesienne sobie już przełożyć do tej szafy od Mateusza, od dzieci. Chociaż wiecie, to nie wszystko się tu tak mieści, no i jakoś to muszę tak pokombinować, żeby to miało ręce i nogi sens. O, włosy już też są umyte, tylko się suszą, więc powoli ogarniam. Tak wygląda aktualnie nasza garderoba, ale już niedługo, moi drodzy, bo zaraz z tych szaf wszystko wyląduje właśnie tu i będzie taka kupa. Nasza garderoba jest bardzo malutka, no ale to było zrobione kosztem dużych pokoi dzieci, bo stwierdziliśmy, że jakby oni są naszym priorytetem, najważniejsi, że oni się tam będą bawić, uczyć, dorastać i muszą mieć sporo miejsca, a my właściwie w sypialni tylko śpimy. No i udało się wygospodarować i spełnić to moje malutkie marzenie, taką bądź co bądź malutką garderobę, ale jest. No ale tak po prawdzie, to ja bym, żebym się fajnie rozłożyła w tych szafach, to musiałabym ją mieć całą dla siebie, no ale mam jeszcze kochanego męża. Dlatego od męża część to jest właśnie ta dwuskrzydłowa szafa, a moja natomiast jest tu i jeszcze ta druga. No ale i tak te dwie szafy to dla mnie za mało, bo jak widzicie, ta jest troszkę płytsza. No bo gdyby była pełnowymiarowa, to chyba już nie ruszylibyśmy się tu. No ale sprawa wygląda tak, że albo mam za dużo rzeczy i to pewnie jest to, bo wiecie, ja po prostu te rzeczy trzymam, kumuluję, a w połowie tych rzeczy w ogóle nie chodzę i już pewnie nigdy nie wyjdę, dlatego plan na dzisiaj jest taki, żeby to wszystko wywalić i dokładnie przejrzeć i być taką zdecydowaną, bo tak jak mówię, jestem z tych, że a to się przyda, a to jeszcze zostawię, a to tamto, a to siamto. A myślę, że to trzeba z tym zrobić porządek, po prostu przejrzeć to, zostawić te rzeczy, w których naprawdę chodzę i wtedy zrobi się miejsce. Jak będzie miejsce, no to łatwiej będzie utrzymać porządek, no bo wiecie, jak później jest ponakładane, naciśnięte, to chcesz wyciągnąć coś z tyłu, nagle to z przodu wylatuje, no i się gdzieś śpieszysz, to tylko robisz tak, no i później robi się bajzel. I co najlepsze, czasem to nawet nie wiem, że coś mam, bo wiecie, gdzieś coś jest z tyłu włożone. Całkowicie zapomnę, bo wiecie, jest lato, wiosna, się tego nie używa, nie chodzi w tym. Później przychodzi zima i ja w sumie się zastanawiam i jesień. A mam coś takiego i potem wiecie, to znajduję i jest. Dlatego też przejrzę te wszystkie rzeczy, żeby wiedzieć, co jest mi potrzebne na ten sezon w mojej garderobie, co jeszcze muszę dokupić na jesień, na zimę i tak dalej, więc taki jest plan. Miało być sprzątanie szafy, ale ta mała moja niunia powiedziała, że mamo, chodź grać. No i będziemy jechać w partyjkę. Cały czas lubię tą grę. Tak, spodobała ci się, nie? Odkąd? Od soboty ją masz, nie? Bo ci kupiłam ją w sobotę? Tak, w sobotę to było. No i tu mamy z jednej strony, zobaczcie. Tak, taką właśnie grę. Nam się zmoczył woreczek i zrobiłam sobie z urodzinek wzięłam z przedszkola. I tam była kostka i też tam była mamba, ale już ją zjadłam dawno. No i tu mamy Chińczyka standardowego i wszystko jest oczywiście logowane Miki. Mini właściwie, Mini Miki. Dobra, to gramy. Kto wygra? Mini ma kokardę. A Hanusia ma trochę lekki problemik, nie? Że jak przegrywa, nie? A właśnie, wiecie, że to oznaczasz, gdy ma... No tak, tu są różne... Tak, ja lubi tą to grę. Jest 2 kroki do przodu. Tutaj już ponownie. Tutaj? Tutaj, że nie możesz kolejka cię mija, o. No a to jest najgorsze, nie? Tak. Tu już mamy metę na 32, a tu jest to... A gdy będzie twoja liczba, to tam musisz iść na koniec i zacząć od nowa, a drugi będzie na mecie. No. Dobra, to gramy. To jest najgorsze.
No proszę bardzo, domowe przedszkole już zaczyna, no bo niestety za oknem jest jak jest, no to zaczynamy takie typowo jesienne aktywności. Tak, grę nie chcę, bo jeszcze... Tak, albo gramy w grę, leży tu, albo teraz malujemy farbami, może oczywiście zjedli, jeszcze trochę zostawili, może jeszcze sobie, wiecie, przy tej zabawie coś tam podgryzą, jakieś karminadle, czy tam buraczki. Ja też tu troszeczkę przy patelni jeszcze stoję, bo Mateusz za chwilę wraca z pracy, więc z kolei my będziemy jeść, bo Haneczce i Miłoszkowi już, wiecie, usmażyłam wcześniej i sobie zjedli. A teraz Mati wróci z pracy, to będę jeść z Mateuszem. Bardzo szybko ta jedzoneczki. No, a smakowało ci? Smakowało tak, ci te ale mnie bolało i nie chciałam aż tak dużo jeść. Mm-hmm. No, bo coś tam w buzi Hanusi się zrobiło, nie? To będzie dywan. O, piękny. A ty, Miłoszku, ładnie rysujesz, tak, malujesz farbami. Tak, 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 no, ślicznie. Wydodol. Mhm. A ja mam taki. Dzień dobry, witajcie we wtorek. Haneczka dzisiaj ze mną w domu. Ja powiem wam szczerze, też mam jakiś spadek formy, bo nie pamiętam kiedy, ale to dzisiaj się właśnie wydarzyło, że poszłam się położyć do łóżka w ciągu dnia. Leżałam jakieś 20-25 minut i wiecie, niby leżę, bo nie za dobrze się czuję. No nie wiem, czy coś mnie bierze, czy co jest na rzeczy. I wiecie, i leżę tak i myślę sobie, mamo, co ja bym przez ten czas już zrobiła, bo oczywiście obowiązki nie znikają, no ale zmobilizowałam się, wstałam, puściłam już pranie, wywiesiłam, teraz biorę się za obiad, dzisiaj będą pulpety w sosie pomidorowym, tak jak mówiłam, no bo rzeczywiście to mięso mi z wczoraj zostało, taki też był zamiar, wczoraj były karminadle, kotlety mielone, takie smażone, dzisiaj będą gotowane w sosie pomidorowym. Haneczka, tak jak mówiłam, też jest ze mną w domu, bo ona też coś taka niewyraźna, niby gorączki nie ma, nic nie wie, nic takiego szczególnego się nie dzieje, ale jakaś taka zmęczona, zmieniona po buzi, więc stwierdziłam, że zostaje ze mną. No, najtwardszy zawodnik to Miłoszek, bo Miłoszkowi nic nie ma, jest w przedszkolu. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie zadowolony, ale może to jest zbyt mocne stwierdzenie, ale nie płaczę. Dzisiaj szedł, poszedł do tego przedszkola i mówił, nie, on nie chce iść do przedszkola, ale jak od razu jak wszedł, zobaczył swoje budki, mówi, tu są moje buty, tu jest moja sala, pomachał mi, dał buzi i poszedł z panią za rączkę, więc wiecie, to jest... takie budujące dla matki, że nie musi oglądać tych dantejskich scen, kiedy wiecie, dziecko wpada wręcz w histerię, płacze, wyrywa się, a pani go bierze na siłę, na salenie, to u nas na szczęście to nie występuje. On ma czasem smutną mimikę, czasem mu tam łezka poleci, ale ogólnie to papa za rączkę z panią grzecznie do sali, no i panie też taki feedback dostaje, że Miłoszek fajnie się bawi z dziećmi, że nie płacze w tym przedszkolu, że ładnie wszystkie posiłki je, no tak jakby był zadowolony, no bo wiecie, tak jak mówiłam, jak dziecko jest... nie wiem, wystraszone czy właśnie płacze, no to raczej nie ma ochoty jeść cokolwiek w danym miejscu, on już się czuje widocznie bezpiecznie, je sobie, bawi się, więc to jest na plus. No sytuacja w kraju też jakby nie pomaga, jeśli chodzi o humor i jego dopisywanie, no bo to, co oglądamy w telewizji, to jest coś strasznego, przez co ci ludzie przechodzą, że potracili całe dorobki swojego życia, no wiecie, zagrożenie takiego życia bezpośredniego też występuje, no bo ta woda jest ogromna, te fale powodziowe, no to jest straszne, to jest jakby, no... Nie, brakuje mi słów, ja tu się nie będę nad tym tematem rozwodzić, bo niestety moje słowa niczego nie zmienią, nie pomogą. Świat w obliczu tragedii nigdy się nie zatrzymuje, zawsze idzie dalej. Tak to niestety jest, tak jest skonstruowane. A chciałam wam jeszcze pokazać moją strelicę, jak ona pięknie się rozwinęła. Zobaczcie, to jest ten liść, który wyrósły i zobaczcie, jaki on jest piękny, duży, zdrowy. No bo wiadomo, jest najmłodszy, fajnie to wygląda, bardzo się cieszę, że tak ta strelicja tu u mnie ładnie rośnie. Za niedługo pewnie będę musiała jej znaleźć miejsce w domu, bo tak jak powiedziałam, ona nie może zmacnąć, więc żeby mogła mi służyć w następnym roku tu na ogrodzie zimowym, to muszę ją przezimować w domu. No i to tyle, a teraz idę robić te
pulpety, bo już się zebrałam w sobie i będę ogarniać rzeczywistość. Zobaczcie swoją drogą, jaka u nas piękna pogoda, słońce świeci. Dzisiaj chyba będzie już cieplej. No w tych rejonach dotkniętych powodzią też na szczęście już nie pada, no ale wiecie, jak to jest, ta fala schodzi i cały czas jest niestety zagrożenie. No i przede wszystkim to, co już się stało, no ta woda już wylała. Ludzie potracili te swoje dorobki życia i wszystko. To jest straszne. Dzień dobry. Kurier dzisiaj przywiózł dość ważną dla mnie paczkę, ale o niej zaraz, bo w poprzednim vlogu wam zapomniałem powiedzieć, że nie ma już z nami jacuzzi. Jacuzzi, które złożyłem w zeszłym tygodniu, a z procesu składania, którego to właśnie na moim profilu TechTata, kiedy wy oglądacie tego vloga, pojawił się materiał. Także serdecznie zapraszam na mój profil na Instagramie i na YouTubie też, bo na YouTuba też wrzucam shortsy, także zapraszam też w razie czego tych, którzy Instagrama nie mają, na profil TechTata, bo miałem bardzo dużo pytań o to, jak składam to jacuzzi, tą nieckę i pokrywę, jak je przechowuję i co z tym robię, także zapraszam. A teraz już przechodząc do sedna i wracając do tego, co przywiózł kurier. Jak wiecie, my wróciliśmy z lotniska z niespodzianką, ze zniszczoną, no można tak powiedzieć, z pękniętą walizką. A z racji tego, że ja w przyszłym tygodniu lecę do Włoch służbowo, no to potrzebowałem walizki. Niestety, bo oczywiście walizka została zareklamowana, proces reklamacji w liniach lotniczych, którymi lecieliśmy, trwa i odpowiedź na moją reklamację może trwać od 4 do 8 tygodni, więc nie mogłem czekać na odpowiedź linii i musiałem zaopatrzyć się w nowe walizki. I to też właśnie przywiózł dzisiaj kurier, nowe walizki, które zaraz wam pokażę. I chciałem przy okazji nadmienić, że ten fragment nie jest sponsorowany i za walizki zapłaciłem. To są walizki, słuchajcie, z firmy Wings i na nie się zdecydowałem. I dzisiaj właśnie przyjechał piękny, moim zdaniem, czarniutki komplecik z takimi przetłoczeniami i po prostu błyszczącymi wstawkami. Co powiesz o nich, Paulinka? Bardzo ładne. Ja chciałam jeszcze właśnie tylko powiedzieć, bo tu kątem oka i ucha słucham, że Mateusz po prostu zrobił deal życia, bo jak to Mateusz, mój mąż, łowca promocji, znalazł znowu te walizki naprawdę w super cenie. Taki zestaw trzech walizek, a one prezentują się świetnie. Naprawdę no, super są. Moim zdaniem prezentują się mega bardzo, mi się podobają. Te kółka w ogóle, jak to chodzi, nie? No, te kółeczka. Właśnie to wam muszę przyznać, że kurde, w porównaniu z poprzednimi walizeczkami, no patrzcie, no tu wiadomo, że one nie są załadowane, ale tu jest jedna rąsia i to się po prostu kręci. Jeżdżą przegenialnie, naprawdę kółeczka mają fajne. Fajnie to wszystko prezentuje. I za ten zestaw, słuchajcie, zapłaciłem 449 zł. I czemu w ogóle zdecydowałem się na te walizki, a nie wiecie, na jakieś takie klasyki marketowe, czy nawet w teorii nasze polskie, jakieś Ochniki, czy Witcheny, czy nie wiem, kto jeszcze produkuje walizki, no jakieś takie inne firmy. Zdecydowałem się na nie, bo była spoko cena, bo nie są zrobione z takiego zwykłego plastiku, tylko z polipropylenu, który w teorii jest twardszy od plastiku. Chociaż tutaj tego nie czuć z góry, ale tu na przykład już tak, że to ona się wydaje trochę twardsza. Ale rzeczą główną, która przemówiła za tym, że je kupiłem, a co wiąże się z tym, że są właśnie z tego mocniejszego materiału wykonane, było... Jest właściwie gwarancja. Słuchajcie, aż 10 lat gwarancji, więc to mnie przekonało, biorąc pod uwagę, wiecie, cenę, to z czego są wykonane oraz gwarancję, no to wybór padł na ten zestaw za 449 zł, co wydaje mi się naprawdę mega, mega, mega ceną. I co jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że tu już w tych walizkach są te zamki TSA, czyli te takie, które są wymagane na przykład do podróży do chyba Australii, Japonii i jeszcze jakiegoś kraju. Także one już mają ten zamek TSA i naprawdę prowadzą się przegenialnie, no naprawdę. Ej, nie umiem teraz, o, teraz już umiem tak kręcić, no kręć się, kręć. Po prostu jest petarda, jeżeli chodzi o prowadzenie, o pracę na kółeczkach, bardzo fajne. No i aby posłużyły długo, bo słuchajcie, te, z którymi my jechaliśmy do Turcji, to właściwie ta, która pękła, miała 2 lata, a ta czerwona jest jak stara? To no, dwuletnia, troszkę. Może 3-letnia była ta czerwona, ta czarna była 2-letnia. Dużo podróży nie przeżyły, nie? No dużo podróży nie przeżyły, no, bo chyba 2 podróże samolotem. No. No. W sensie tam i z powrotem. No, no i oprócz tego jeszcze jakieś samochodowe podróże, więc też dużo te poprzednie walizki nie przeżyły, a się wykończyły. Także mimo tego, że na lotnisku wiadomo są jakieś tam formy reklamacji i możliwości reklamacji uszkodzonych walizek, to jednak ta 10-letnia gwarancja w przypadku jakiejś tam
innych uszkodzeń wynikających z winy producenta, przemówiła za tym, że zdecydowałem się na nie. Myślę, że będę zadowolony, bo wizualnie naprawdę no mega mi się podobają, no muszę to przyznać, że bardzo mi się podobają. Ale w sumie to nie o to chodzi, w walizkach, walizki mają skórzyć. Byliśmy dzisiaj w Action i zobaczcie jaki fajny zestaw, bo to mam to pokazać czasem, wiecie, za 12. To będzie to stało. Tak, zaraz pokażemy, za 12 zł z hakiem, nie chyba? To co Haneczka bardzo lubi, czyli ten haft diamentowy, że wiecie, te diamenciki sobie umieszczamy na te konkretne, w tym przypadku akurat baletnice. Wiecie, o Haneczka widzę miała te małe literki. Tak, tu one będzie są... A, tu B. No tak. Tylko, że do czego zmierzam, że tu wcześniej... Tak, wcześniej miałaś takie, co to było, bryloczki, nie? Bryloczki się robiło, a teraz to są baletnice, które będą stać na tej podkładce, jak je zrobimy jakoś. Dobra, to najpierw robisz, nie? A później będziemy kombinować. Haneczka ze mną w domu, ale Miłoszek w przedszkolu. No, a że Miłoszek w przedszkolu, to ja staram się nadrabiać te rzeczy, które no nie byłam w stanie często zrobić przy Miłoszku, kiedy się nim opiekowałam. Teraz wiecie, mam te 3,5 godziny, powiedzmy do 4, kiedy nie mam Miłoszka, ale z kolei jest teraz Hania w tym tygodniu, więc też nie pracuję tak na 100%, bo jak widać bawimy się tam, wiecie, tu jakieś farby, tu jakieś ciastoliny. Ona się chwilę sama zabawi, tak jak teraz, ale za chwilę wołam, mamusiu, a przyjdziesz, a pomożesz, a zrobimy razem, albo tu wiecie, jakaś partyjka w Chińczyka, czy coś takiego, więc to trochę też idzie jak krew z nosa, ale już kilka rzeczy ogarnęłam. No i właśnie ogarnęłam swoje dwie szafki. Na razie tylko dwie szuflady. A zobaczcie, ile mam ubrań do oddania z tych dwóch szuflad. To jest niesamowite. Zaraz właśnie to będę zbierać do worków. No i gdzieś po prostu wrzucę do jakiegoś kontenera, żeby je oddać. No bo stwierdziłam, że wiecie, w niektórych już w ogóle nie chodzę. Niektóre rzeczywiście się nie nadają. Muszę to jeszcze przejrzeć, bo jak już będą takie, wiecie, że tak powiem, zdziadziałe ubrania, no to bez sensu to od razu to wyrzucić. Albo często robię tak, że jak jest coś bawełniane, to zostawiam sobie na szmatki. Potem tnę i wiecie, jak na przykład myjemy jakieś coś tam na ogrodzie, czy grilla, czy coś, no to taką szmatką po prostu z ubrania, z użytego myję i później od razu idzie do kosza i bez problemu jest. Więc tak to wygląda. Mam jeszcze do powieszenia pranie i co najlepsze, zamówiłam, powiem wam szczerze, skusiłam się na dywany do prania. No i wiecie co? Zamówiłam, poszłam po rozum do głowy chyba i zamówiłam dywany do prania. Zarówno dla Haneczki, jak i dla Miłoszka. Dla Miłoszka już tu proszę bardzo leży zwinięty. Zobaczcie jaki to jest malutki dywan. Znaczy on jest tak samo duży jak ten, który znajduje się aktualnie w pokoju Miłoszka, ale on się tak właśnie składa, więc nie ma żadnego problemu włożyć go do pralki i wyprać. No bo właśnie o to w tym chodzi. To są dywany do prania i zaraz go otworzę i zobaczymy jak się prezentuje. Poszłam tak, wiecie, tematycznie, czyli to będzie mapa świata. Dla Haneczki będą baletnice i mam nadzieję, że już wreszcie powieszę te obrazki, które jej wtedy kupiłam, wiecie, bo one tak stoją oparte, ale nie są powieszone na ścianie, więc mam nadzieję, że teraz w ten weekend się z tym uporam. Zaraz pokażę wam ten dywan od Miłoszka, bo od Miłoszka już dotarł, od Hani jeszcze nie, bo akurat zamawiałam w dwóch różnych miejscach, no bo chodziło mi typowo o jakiś tam dany wzór, tak jak mówię, Haneczka baletnica, Miłosz mapa świata. No i jeszcze zobaczcie, tu jest tak pięknie jasno, bo nie mamy żaluzji. Jedna żaluzja się nam przerwała, ja złożyłam reklamację i od razu pani zaznaczyłam, że wszystkie żaluzje, które mamy z tych cienkich piór, bo wiecie, my mamy te drewniane żaluzje, i okazało się, że tam jest chyba jakaś wada fabryczna. Zresztą wiecie, że my akurat z tymi żaluzjami mieliśmy problem od początku, bo one do nas dotarły i od razu poszły na reklamację. Możliwe, że chcieli je jakoś wyprostować, bo tam każde pióro było wtedy skrzywione. Bo no wiadomo, no ja ich rozumiem, no chcieli jakby zaoszczędzić w tym względzie, żeby nie produkować nowych. No ale to możliwe, że przyniosło taki skutek, że teraz będą musieli wymienić mechanizm, bo wiecie co się dzieje, to teraz wam już nie pokażę, ale jak mamy u góry te linki i te żaluzje chodzą, no bo wiecie, możemy je troszkę odchylić, przychylić, to po prostu te linki się przecierają. No i ja jakby nie mam na to wpływu, to nie jest jakby nasza wina, one normalnie wiszą tak jak powinny, a te linki się przecierają. No i jedna już poszła u Hani, no to później wiecie, robi się taki skos, no bo jedna linka pójdzie, no to już zaczynają te pióra się źle układać. No i od razu pani zaznaczyłam, że
W każdej z pięciu żaluzji widzę coś takiego, że to się przeciera, tylko jeszcze nie puściło. No i na szczęście pani stwierdziła, że to pewnie będzie jakaś wada fabryczna i mamy przywieźć wszystkie na reklamację i nam to wymienią. I mam nadzieję, że już będziemy mieli wreszcie święty spokój z tymi żaluzjami, bo naprawdę mamy jakiegoś pecha. Trafiliśmy na jakąś wadliwą chyba serię. No ale mam nadzieję, że teraz już będzie okej. Okay. No i teraz zmieszkamy sobie bez żaluzji. Wszystko widać, bo wiecie, te zasłony, które są na przykład w pokoju mieszka, to są bardziej ozdobne. One nie miały służyć jako to, żeby się jakoś zakryć, tylko wiecie, tu tylko są uszyte na rozmiar jakby tej ściany, którą miały zdobić, a nie na okno. No ale zawsze troszkę przesunę, coś tam zasłonimy. Najgorsze jest to, że wiecie, taka reklamacja to znowu będzie jakieś 2 tygodnie trwała. No i tak sobie będziemy mieszkać w łazience, to zrobiłam taką prowizorkę, wiecie, dałam obrus na okno i tak teraz mieszkamy cudownie. No, ale to mniejsza z tym, Mati je dzisiaj dopiero zawiózł na tą reklamację, a ja biorę się za ten dywan. Męczę się z tą paczką, bo zobaczcie, czym to otwieram, takimi nożyczkami do paznokci i pewnie je teraz wstępiłam, głupia ja, ale nie chciało mi się iść na dupę, normalne nożyczki i wzięłam tą dziewczynę. No i tak się to prezentuje, zobaczymy, jak ten dywan będzie wyglądać, czy będzie tu pasować. A, dobra, tak. I docelowo powiem wam, że ten dywan, który jest u Miłoszka, znowu pójdzie na dół do salonu, bo ten z salonu już tak wygląda, że głowa boli. Ja nie wiem, ja już no, opadam z sił. Ja wiem, teraz mi powiecie, bo jasne, dywany, to tak jest, no ale nie wiem jak to jest. Naprawdę, bo staram się dbać, piorę, a jest jak jest. One są takie, te do prania dywany, one są takie, widzicie, takie... jakby lekko świecące, no tak, taki dają efekt. Zobaczymy. Świecące, to jestem fajna. Miałam na myśli to, że wiecie, takie jakby aksamitne, no. No nie wiem, jak wam to powiedzieć, no kurde. Dobra, jedziemy z tym. No i proszę bardzo, dywanik tak się prezentuje. Te kolory są takie troszkę inne, bo tak jak mówiłam, to jest, no, przez to, że ten dywan jest jakby do prania, a musi mieć też jakąś strukturę, więc one są takie, no, takie jakby trochę aksamitne, taki welwet, coś takiego. No, tak się prezentuje. Myślę, że całkiem ok. Czekajcie, tak z dalsza może uda mi się to objąć. Do tej mapy świata myślę pasuje, tylko że trochę z tym się martwię. Zobaczcie, jest trochę pognieciony. Mam nadzieję, że to się po prostu rozprostuje, tak jak w przypadku wszystkich dywanów, bo jak wiecie, przychodzą zwinięte, to każdy dywan chwilę musi odsapnąć, tak powiem, i się wyprostować, ale mam nadzieję, że to się wyprostuje, bo teraz to nieładnie wygląda, szczerze powiem. Zobaczcie tą stronę, a tą, no jest różnica, tu się faluje bardzo. No kochani, co robi mama w czwartek wieczorem o 19:40? Kiedy dziś rano dowiedziała się, że to jest dzień kropki. Wiecie, wiedziałam, że nie jestem w stanie już nic zamówić przez internet. No to stwierdziłam, że pojadę wieczorem na sklepy, ewentualnie jeśli nic nie znajdę, bo zakładałam, że znaleźć do chłopca bluzkę w kropki to graniczy z cudem, to po prostu kupię blok samoprzylepny z kolorowymi kartkami i zrobię sama kropki. A to też okazało się nie takie proste. Byłam w Action, wtedy nigdzie nie było bloku z kartkami samoprzylepnymi. W końcu wtedy kupiłam coś takiego, taką folię złotą samoprzylepną, tylko była taka. I jeszcze takie naklejeczki. Blok wzięłam, ale po prostu z kolorowymi kartkami, nie samoprzylepne, ale mam taśmę dwustronną, więc dzisiaj w nocy będę kombinować tak, żeby miał fajny ubiór w kropki. No kochani, trochę naklejek, trochę papieru samoprzylepnego, takiej folii właściwie, trochę kieliszka i szklanki do odrysowania, no i proszę bardzo, mamy dzieło, powstała taka piękna koszulka, moim zdaniem bardzo piękna, na dzień kropki. Tak jak myślałam, w sklepach niestety nic nie było w tym motywie, więc Miłoszek będzie miał taką fajną koszuleczkę, którą mama mu przygotowała własnoręcznie. Mam nadzieję, że rano się ucieszy, że tu jakieś po prostu rzeczy się pojawiły, że ma tu uśmieszki, bo wiecie, te naklejki są fajne z uśmieszkami, z buziaczkami, serduszkami.
No moim zdaniem taka koszulka może nawet lepsza od kupiona. No, nie? Coś się dzieje, trochę w pracy w to włożyłam, no i pięknie. Tak się to prezentuje. Moi drodzy, ja już będę kończyć tego vloga, tylko jeszcze chcę powiedzieć na temat mojego dzisiejszego outfitu i właściwie w ostatnich dniach cały czas to noszę, bo to jest mega wygodny komplet. To są leggingsy i bluza, bo pojawiło się wiele pytań. Paulina, skąd masz tą bluzę? To jest komplet, w całości sobie to kupujecie. Cloud Store, możecie sobie poszukać. Albo jak obserwujecie nas na Instagramie, to możecie sobie sprawdzić, bo na Instagramie mam kod, jakby ktoś chciał skorzystać, obydwoje 22, minus 22% na wszystkie nieprzecenione produkty. No jakiś taki szał się zrobił, bo tyle komentarzy było, Paulina, skąd masz tą bluzę, to wam mówię, nie? To jest teraz Pauliny wyjściowy outfit. Tak, to naprawdę jesienny, w ogóle to wiecie, jak już się robi taka pogoda, nie za bardzo, to jest wygodne, bluza oversize, do tego leggingsy, tak wygodne, normalnie jak druga skóra. Ja teraz cały czas tym chodzę, mam jeszcze czarny i tak na zmianę robię. No, biorę i ubieram. Dobra, sprzątam to, a z wami się żegnam. Widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, pa, pa.